kworum. Lista obecności, proszę. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Zielbliński, do kamery proszę. Więc ja chciałem dzisiaj powiedzieć, że przyjechałem na zaproszenie przewodniczącego Rady na zaprzysiężenie na radnego dzielnicy Gdańsk-Stogi. Jak się okazało, przyszły 3 osoby z Rady i teraz jest problem z tym tematem, bo zgodnie z regulaminem na pierwszej sesji można mnie zaprzysiąc, ponieważ Rada składa się z 14, jak na dzisiaj, członków. Przyszły 3 osoby na sesję, to są jakieś kpiny, nie wiem o co tu chodzi, bo miałem być dzisiaj zaprzysięgnięty na radnego. Do tej pory od kwietnia, powiem tylko tyle, cały czas przekładano radę, żeby po prostu jak najdłużej odwlekać moje zaprzysiężenie. Teraz według regulaminu Rady Dzielnicy, czy Rady Miasta, ja mam być zaprzysiężony na pierwszej sesji wśród prawda, wszystkich radnych. Radni nie przyszli dzisiaj wcale na sesję, ponieważ ja mam być zaprzysiężony. O co tu chodzi? Nie wiem. Bo jest na przykład tak, w przypadku gdy sesje, to jest paragraf 13, w przypadku gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych 3 kwartałów z powodu ich niezwołania lub braku kworum, czyli nie ma sesji, nie odbędzie się sesja z powodu braku kworum. No ale otwieramy sesję i przerywamy, bo nie ma kworum. Nie ma sesji. Na tej zasadzie, chodzi o zaprzysiężenie dzisiaj. Nie może być. Nie może być, bo jest 3 rady tylko. Nie ma sesji. Ja rozumiem, no jest 3 radnych, a powinno być 14. Nie, 8 minimum. Minimum, no ale nie tak. Ma, jest 3. Powyżej 50. Czyli radni nie przychodzą na sesję, bo nie chcą. Sytuacja życiowa. Każdy. Nie życiowa, bo to od kwietnia pani Magdo się odbywa. No. Od kwietnia nie ma forum, albo nie ma uchwały, albo nie ma coś i ja od kwietnia czekam na zaprzysiężenie. Od kwietnia. Nie ma sesji. Złożenie rezygnacji przez panią uprzednią radną, tak? I dlatego, dlaczego tak się dzieje? O co tu chodzi? Niestety. To jest jakieś, takie zagrywki i nie wiadomo, o co tu chodzi. Panie Przewodniczący, czy można byłoby się spytać, czy kiedy ostatni raz była sesja, gdzie było kworum? Kiedy jest ostatni raz? No ostatni to był, tak, z 1,5 miesiąca temu. Kiedy ja? Tak, tutaj był również pan Ziemiecki. Poprzednio. Ja byłem z kamerą, jak Przed wakacjami. Wakacjami. Dobrze, może nie. Czyli raz na parę miesięcy jest kworum. Czasami się zdarza kworum na tej Radzie, dzielnicy Stogi. A czy jest więcej osób niesprawnych, którzy nie przychodzą? Czy to są sprawy tylko chwilowe, że tam po prostu, czy to są osoby, które się już no, po prostu nie przychodzą w ogóle? Czy są takie? A czy się, to jest tak, że przepraszam. Są wybory do Rady Dzielnicy, tak? I po prostu nikogo nie można zmusić, żeby systematycznie w tym uczestniczyć, jest to powodowane. Wiadomo, są to osoby, które przeważnie po prostu pracują, tak? I tym to jest spowodowane. Poczekajmy jeszcze chwilę. No jest godzina, mamy potwierdzenie, że jeszcze parę osób po prostu będzie. Myślę, że do 15 po, tak? Dajmy sobie taki kwadrans akademicki. I zobaczymy wtedy. No, tak? Pana dużo zależy. No teraz... Ja wiem, że dzisiaj są emocje. Nie zaprosiłem gości i okazuje się, że nie ma po co było zapraszać gości. Postaramy się, żeby wszystko było dopełnione. A poprzednio nie można było tego zrobić. Nie. No od kwietnia już czekam na to, żeby wejść do Rady. Terminu, tak, a więc można powiedzieć, tutaj pojawiło się po prostu wygaśnięcie pewnego po prostu mandatu. Tak, ale po prostu są pewne procesy, które trzeba... No ale właśnie przez to, że nie było kworum, to nie można było zrobić zaprzysiężenia mnie. To mniej więcej trwa od chwili wygaśnięcia do chwili powołania. A czy się trudno powiedzieć, bo to jest wszystko uzależnione, jak pan widzi, po prostu w oparciu o kworum, tak? No główną przyczyną jest brak kworum. Tak, jeżeli chodzi o takie wybory jakby uzupełniające naszej Rady, tak najbardziej. Ale co tam pada, skoro pan jest taki zainteresowany tym do statutu, to pan znajdzie wszystkie odpowiedzi, tak? No może pan przeczyta ten punkt statutu, który mówi, że musi być na sesji. Można? Poczekajmy chwileczkę, tak? No czekamy. Cały czas czekamy. Nie wiem, jaki efekt tego czekania będzie końcowy. A która jest godzina? Nie wiem, która jest godzina? Kto ma zegarek? Ja mam teraz. 7:07 w tej chwili jest. No niestety, no na sesję Rady Dzielnicy Stogi przychodzą 3 osoby. No ja 4 teraz, który miałem dołączyć do Rady, ale w tym momencie, jeżeli nie będzie
kworum, to nie dołączę do rady, no bo nie do rady. Nie, no to na bliższej sesji będzie pan złożył. No tak, ale pani nie rozumie, o co chodzi. Od kwietnia to trwa. Ale i teraz będzie w przyszłym roku pewnie następna sesja, bo w tym roku się sesja nie odbierze. Nie odbędzie. No wygląda na to, że w tym roku się sesja nie odbędzie. Już jest grudzień zaraz będzie i święta. No proszę pani, no to co? No to jest odwlekanie celowe. Komuś zależy na tym, żeby ja bym nie był zaprzysiężony. Komuś zależy, widocznie. Ale na stronie miasta pan figuruje już. To nie chodzi o to, co ja... Ale ja umieściłam też na stronie naszej internetowej. Ja nie rozumiem, ale ja jestem formalnie nie zaprzysiężony, o co chodzi. Czy ja figuruję, czy nie? To mnie nie interesuje. Ja chcę działać w tej radzie, a działać i mieć mandatu radnego, dopóki nie będę zaprzysiężony, nie posiadam mandatu formalnie. Nie mogę podejmować uchwał z wami, nie? Dopóki nie zostanę zaprzysiężony. No na sesjach i tak się... No tak to się dzieje, no ja rozumiem. Także na tej, wiadomo, najbliższej sesji, która się by odbyła, to i tak pan złoży ślubowanie uchwały, będzie pan... Nie, ja to rozumiem, no, ale dlaczego ci radni nie przychodzą? Dlaczego ci radni nie przychodzą ciągle i nie ma kworum? Bo to od kwietnia to jak do tej pory było tyle posiedzeń rady i tylko jedna miała kworum, bo przedtem nie miała kworum też. No tak to się dzieje niestety. Przykre. To nie są przyczyny, tylko to są jakieś celowe działania, moim zdaniem. Przykre rzeczy. Ja nie uważam tego, że ktoś ma jakieś... Przepraszam, jeżeli przyszło chociaż 8 czy 9, no to rozumiem, że 3 nie mogą, tak? A jeżeli ktoś nie przychodzi, bo wie, co będzie się działo, porządek obrad wszyscy znają, prawda? Że ma dzisiaj być zaprzysiężenie. No i właśnie dlatego nie przyszli. Dlatego nie przyszli, bo mają być zaprzysiężenie. Wszyscy wiedzą. No przykład. Ogłoszenie oficjalne, nie? No więc to jest o co chodzi? Sesja. I znają porządek obrad zaprogramowany. I w tym porządku obrad ja jestem przewidziany do ślubowania. Do ślubowania. I ja nie mogę dzisiaj ślubować, bo ja się państwo siedzi przed telewizorami, nie przychodzi na sesję. Oj, tego nie wiemy. No tego wiemy. Może co innego robią. No to już nie ważne co robią, ale nie ma ich tu. Nie a powinni tu być. No ja się pytam, po co, proszę państwa, pani Sabina, tak? Tak. Po co oni kandydowali? Po co do rady szli? Trzeba tych zapytać, no, bo ja wiem. No więc ja nie wiem po co, że kiedy nie mają ja czasu. Kiedy nie mają czasu być na sesji. No to po co był kandydat? Ja jestem na wszystkich sesjach, więc. Jeżeli ktoś kandyduje do rady dzielnicy, to się musi liczyć z tym, że trzeba brać udział w tych sesjach, no bo po to chyba kandydował, no żeby się sprawami dzielnicy zajmować. To jest jeden z obowiązków. To jest podstawowy obowiązek. Brać udział, no chyba, że zmoży choroba, to siła wyższa. No ale wie pani, ja nie wierzę, że nagle na trzech przyszło i wszyscy zachorowali. Epidemia grypy jeszcze nie, dzisiaj nie ma. Specjalnie. Nie ogłaszam. No co, nagle dzisiaj nie przyszło, nagle trzech osoby przyszły. Oprócz mnie. No, z radnych. No to co to jest? To nie jest żadna epidemia, podejrzewam. O co tu chodzi? To jakaś zmowa może być. No, a pani Sabino, regulamin też mówi, że jeżeli nie zaprzysiężę na pierwszej sesji, to ja nie będę potem radnym, bo tak też jest. Nie. Coś tam, no jest taki następny. Nie. No jest taki punkt. Nie ma. Pan czytał pan Sławomir? Nie. Punkt 13 czy jakiś tam jest? Nie. Że obowiązkowo muszę być zaprzysiężony na pierwszej sesji po tym. Zobaczymy, jak on tam brzmi. Bo ja nie chcę być osobą, która figuruje gdzieś tam na liście, że jestem radnym. Mandat radnego wygasa na skutek niezłożenia ślubowania na pierwszej sesji, na której jest obecny. No jest to gdyby na przykład był pan, byłaby sesja, a pan by nie był obecny z powodu choroby, albo czegoś tam, bo pan wypytał, tak, to no nie znaczy, że pan mandatu nie dostanie, bo pan na następnej sesji złoży to ślubowanie. No ale na tej sesji ja znowu zachoruję. To będzie następna. Znowu będzie cywil. Na pierwszej sesji, na której pan jest obecny. Ja mówię, tak, to jest tym obecny. Tak? No ale w ten sposób możemy... się przedłuża w czasie. Kiedy są następne wybory do sali? W 19 roku. 19, no to możemy przedłużać jeszcze pół roku, nie? W ten sposób rozumiem. Lista ważności? Podpisujemy listę ważności. Podpisujemy listę ważności? No to nie chodzi o to, żebym ja był gdzieś tam napisany, że jestem na liście radnych, ale mi chodzi o to, żebym ja mógł działać jako radny. No właśnie. A nic więcej. Czyli w tej chwili jest pan przewodniczący i pani Magda pełni funkcję jaką? Przewodniczącej zarządu. Przewodniczącą zarządu i pani Sabina, czyli trzech radnych czynnych przyszło. Przyszło dzisiaj na sesję. Aż trzech. Proszę robić po prostu goście, wpisanie się poniżej. Goście też. Tak. No, z Fundacji Sławko to są goście. Imię i nazwisko, to ci postawić tutaj, w opis może
Puszczę wrót, żeby wrócił do porządku. A kolega z polskich drużyn szereckich pomagał. A dziewczyny z fundacji. Więc tak, witam bardzo serdecznie na 19 sesji Rady Dzielnicy Stogi. W oparciu o listę obecności stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 3 radnych. Aż 3? Tak, na 15. Może 4. 4 radnych na 15 całościowego składu. Stwierdzam brak kworum i automatycznie zamykam dzisiejszą sesję. Kiedy pan zwołuje następną? Do wszystkich radnych umówmy się, że wstępnie jest to piątek w przyszłym tygodniu, tak? Uh-huh. Postaram się jutro odzwonić wszystkich piątek radnych. Piątek to jest którego? 1 grudnia. Nie, bo ja znowu... Przepraszam, pierwszy teraz jest, nie, na następny, to jest 8. 8 grudnia na godzinę... Czyli to jest jaki dzień? 19.30. Dobrze. Tak? Ja postaram się w dniu jutrzejszym wysłać potwierdzenie, bo chodzi o to, żeby jak najwięcej po prostu radnych się pojawiło. Ja wiem, że piątek jest zawsze takim dosyć nefralgicznym terminem, to może niektórzy wyjeżdżają. Ale bardzo na postaci. Gdyby to się miało po prostu zmienić, na pewno dam znać, gdyby to miało być przesunięte na poniedziałek, tak? No to. Ale będę starał się, żeby. Dostaniemy informację na mail. Jak najbardziej. Ja bym od razu prosił panie sołnierze, żeby pan zostawił mi swój adres mailowy. Z racji, że te wszystkie. Tak, pan już się ostał. Tak, dobra, dziękuję. Czy wszyscy goście się wpisali na listę obecności? Pani również? Tak, panie. Dobrze, w takim razie po prostu sesja zostaje zamknięta. Ja poproszę tylko adres mailowy i postaram się jutro wysłać. O, bo pani Sabina mówi, że już jestem na liście radnych w internecie. Tak, tak. Już ale mi nie chodzi o takie... Goście oczywiście również zapraszam, ale myślę, że ty po prostu pan Sławomir przekaże. Ja go zwane informacje. Bardzo przepraszamy za utrudnienia. Nie jest to zależny od nas. To jest strata czasu mojego. Się mogą coś innego. Ja się przygotowałem. Widzimy się również na galonie. No dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.